Cześć, Zeruj Tomski, serdecznie w trzecim odcinku zagrałem w XCOM and Within i rozpoczynamy od pokoju sytuacyjnego, gdzie możemy iść na szarynek, jeszcze nie. Później możemy posprzedawać oczywiście niektóre z takich fantów, które nam się trafiają. Z walki, na przykład części broni, ciała obcych, części statków kosmicznych i tak dalej. Ok, buduj instalację. Czy ja mogę przekaźnik satelitarny budować? 10 techników i 100. Ok. A ile mam techników? 9 techników mamy. To troszeczkę mało, więc centrum kontroli. Zacznijmy skanowanie. O właśnie, wybierz nowe badanie, bo mamy tą opracowaną technologię i możemy produkować kamizelkę z nanowłókien. To jest bardzo fajna rzecz. Zwiększa ochronę i dodaje punkty życia. Pancerz skorupowy to nie. Ale rekombinacja meldu myślę, żeby się przydała. Ta technologia ma wiele potencjalnych zastosowań. Zespół badawczy z pewnością chce się już zabrać do pracy. No, nie wątpię. Buduj instalację, to jeszcze 4 dni do generatora zasilania, 4 dni do kolejnego. Tu później sobie coś wybudujemy, a możemy też opuścić windę niżej. Ok, centrum kontroli. Skanuj. I mamy zlecenie od Brazylii, satelita. Limit czasu 20 dni, nagrody 200, nie teraz. Ale wiecie co? To jest takie sensowne, bo możemy dział techniczny, produkuj przedmioty. Możemy... Koszt satelity to $77. Czyli satelita będzie za 11 dni. Będziemy w stanie go sprzedać. Jak tylko się wybuduje. Ok, generator został stworzony, pięknie. Przy okazji winda też. Bierz nową budowlę, pięknie. Buduj instalację. Co byśmy tutaj chcieli? Kolejny generator w takim razie. Myślę, że spokojnie, rozpocznij budowę. Centrum kontroli. Winda dostępowa uruchomiona. Wybierz budowlę. Za mało pieniędzy, by rozpocząć kopanie. Kopanie kosztuje $10 chyba. Na razie to może pokój sytuacyjny. Idź na szary rynek. Co byśmy chcieli sprzedać? Na pewno sprzedamy... Źródło zasilania UFO uszkodzone. Nie przyda się balonie, można go sprzedać. Tak samo to. I tego jeszcze nie będziemy sprzedawać. Za $70, pięknie. Dział techniczny. Buduj instalację. $20 będzie mnie kosztowało kopanie w tym miejscu. A tutaj sobie zrobimy warsztat. I pytanie, czy to się opłaca? Czy to jest usuwanie pary? Czy nie wiem. Tam by się przydało na generatory. Generator centrum kontroli. Skanujemy. O, rekombinacja meldu zdążyła się zrobić. Fantastycznie. Więc, co to jest, pani doktor? To jest niezwykłe. Krystaliczna struktura w kanistrze jest tak naprawdę zawiesiną z miliardami cybernetycznych nanomaszyn, złożonych zarówno z komponentów organicznych, jak i mechanicznych. Analiza przeprowadzona przez mój zespół wskazuje, że te mikroskopijne roboty potrafią tworzyć konstrukcje mechaniczne z niespotykaną dotąd wydajnością. Dalsze badania i budowa wyspecjalizowanych laboratoriów mogą umożliwić opracowanie cyberstroju współpracującego z ludzkim ciałem. Mój zespół z kolei bardziej zainteresowany jest możliwością fizycznej modyfikacji samej tkanki. Dzięki czemu da się zastosować elementy adaptacji genetycznej obcych. Nanity dokonają stopienia obcego materiału z ciałem. Dowódca musi zdecydować, co da nam największą przewagę. Jest coś, w czym się zgadzacie? Skoro wiemy już, do czego służą nanonity, pozwalają łączyć różne materiały organiczne w jedno, albo łączyć je z maszynami, zdecydowaliśmy się je nazwać... Meld.
Ja będę raczej szedł w mechy. Nie wiem, lubię po prostu wielkie mechy kroczące, jest to zajebiste. Wybierz nowe badanie, świetnie. Można budować laboratorium eksperymentalne, laboratorium genetyczne, można produkować mech, jeden opiekun, modyfikacja na żyjnicę testu na laboratorium genetycznym. Postrzeganie głębi dostępne w laboratorium genetycznym, szpika datacyjna w laboratorium genetycznym i odzyskano dodatkowo 40 meldu. Świetnie. Jest zastosowana instalacja. Laboratorium cybernetyczne. Tutaj można konstruować mechaniczne egzoszkielety cyberochronne MEC i ulepszać korzystając z nich żołnierzy. W przypadku przyznawania premii za sąsiedztwo obiektem liczy się jako warsztat. Świetnie. Użyj opcji buduj instalacji w dziale technicznym, by sprawdzić ten obiekt. Nowa instalacja, laboratorium genetyczne. Ten dodatek do laboratorium badawczego pozwala dokonywać modyfikacji genetycznej naszych żołnierzy. W przypadku przyznawania premii za sąsiedztwo obiekt liczy się jako laboratorium. Użyj opcji buduj instalacji i tak dalej. Więc tak, to jest genetyczne. Szpika data, czas leczenia raska 66%, kumulatywnie z ulepszeniami w zdrów jak ryba. Żołnierz odzyskuje 2 punkty zdrowia na turę, aż do maksymalnej wartości punktów zdrowia, nie licząc pancerza. Bardzo fajne. Postrzeganie głębi. Przewaga wysokości daje dodatkowo plus 5 celności, plus 5% szans na trafienie krytyczne, takie sobie. Daje 10% celności do każdego strzału po spudłowaniu, takie sobie. No i mamy właśnie ten nowy mech opiekun. Moduł uderzenia kinetycznego, potężne ulepszenie ramienia mecha umożliwiające zniszczenie sąsiednich osłon lub przeciwników, a przy tym zwiększając jego mobilność. Miotacz ognia pozwala mech siać zniszczenie na obszarze w kształcie stożka. Ogień może rozprzestrzenić się poza rejon celowania. Okay. Ksenobiologia, fragmenty broni. Wiecie co, tak naprawdę to moglibyśmy sobie właśnie tą ksenobiologię opracować, bo to jest nasz cel tak generalnie. Fragmenty broni dadzą nam celowniki optyczne. Natychmiast zacznę przydzielać zasoby do tego projektu. Świetnie, buduję instalację. Tu mamy dodatkowe miejsce na generator. Tu będą przekaźniki satelitarne, to nie mogę tego na razie zrobić. Ale jestem ciekaw, co się stanie, jeżeli tutaj będę kopać. Bo to jest chyba też zakopane, ale tu się znajduje para generalnie. Więc nie wiem, czy to się opłaca. Mógłbym zbudować równie dobrze windę. I tak się stanie. Zbudujemy sobie dodatkową windę i produkuj przedmioty. Jeszcze jedna apteczka na razie nie jest nam dane ją mieć. Generator zasilania. Kontynuuj, świetnie. Skanuj dalej. Musimy teraz znaleźć jakiś przeciwników, żeby z nim walczyć. O, pięknie. Czekamy na rozkaz. Wybierz nowe projekty, teraz pokój sytuacyjny, zlecenie oczekujące, satelita, wystrzel na terenie Brazylii, dostaniemy za to $200. Pięknie. Momenta. Pokój sytuacyjny, zlecenie oczekujące, satelita gotowy. A, jeszcze przy okazji będziemy mieć Brazylię, no spoko. Okay. Możliwości łącz satelitarnych całkowicie wykorzystane. Cudownie, wspaniała wiadomość. Brazylijski rząd cieszy się, że nasze satelity stały się ich okiem na nie. Możliwość wykrywania pozycji obcych to dla nich wielkie zwycięstwo. Dla nas także. Nagroda $200. Pięknie. W zasięgu tego satelity nie ma żadnych myśliwców. Nie zdołamy zaatakować wykrywanych statków obcych. Powinniśmy jak najszybciej przenieść samoloty na ten kontynent. W sumie to jest właśnie niegłupi pomysł, bo tak, generalnie mamy już 200, więc tak, dział techniczny, koszary, hangar, zobacz listę statków. Ameryka Północna, Ameryka Południowa, zamów interceptora, może nawet dwa interceptory. Pięknie, 3 dni. Bardzo ładnie. Dział techniczny, buduj instalacje. I co byśmy chcieli teraz tutaj zbudować? Laboratorium genetyczne, przekaźnik satelitarny, 10 techników, generator, cybernetyczny, laboratorium genetyczne. Wiecie co? Ja bym chciał laboratorium cybernetyczne zbudować. Warsztat. Warsztat
Warsztatu nie mogę zbudować, mam za mało pieniędzy. O 5. To daje jeszcze 6 techników, a ile kosztuje laboratorium cybernetyczne? Kurczę. Bo to by było dobrze dopiero tutaj zbudować to laboratorium cybernetyczne. Dobra, rozumiem tak, tutaj kopiemy w takim razie. A tutaj budujemy laboratorium cybernetyczne, a później zbudujemy warsztat sobie jako drugi. Rozpocznę budowę. Tak jest. Pięknie. I przy okazji produkuj przedmioty. Kamizelka z nanowłókien. Tutaj byśmy sobie wzięli z dwie. Pięknie. Jedną dodatkową apteczkę. I jak tylko będziemy mogli, to kolejną satelitę będziesz zacząć produkować. Albo nie, napis budować przekaźnik. Połączenie z radą. Połączenie z radą. Gdzieś tu pokoju sytuacyjnego. Cudownie. Połączę na ekran. Otrzymaliśmy liczne doniesienia od naocznych świadków twierdzących, że obcy pojawiali się w jednej z dzielnic dużego meksykańskiego miasta. Nie wiemy dlaczego tam się znaleźli, ale takie działania należy uznać za poważne zagrożenie. Centrala przekazuje dalsze informacje. Centrala przekaże dalsze informacje, gdy wasi żołnierze dotrą na miejsce. 123 dolary i zmniejszenie paniki. W ogóle śmieszne pieniądze, powinni płacić 123 tysiące dolarów. Rozpocznij misję. Doskonale. Czekamy na postępy okay. Waszych prac. Sierżant Glaziew. Ciebie niestety, ale stąd usuniemy, bo nie potrzebujemy drugiego medyka. Ale tutaj weźmiemy sobie pewnie jakiegoś szturmowca. Bo to jest misja z radą. Więc weźmiemy sobie... Polski! Tak jest, bierzemy ciebie, motherfucker! I robimy tak, edytuj jednostkę. Wyposażenie. Dostaniesz kamizelkę. I tak samo... Wyposażenie, dostajesz też kamizelkę. Świetnie. Kurosara na razie ma granaty. Później damy mu prawdopodobnie celownik optyczny, żeby zwiększyć jeszcze bardziej jego celność. I rozpoczynamy misję. Też sobie odpuśćmy. No i będziemy oczywiście walczyć w nocy. Lądownik dotarł na miejsce. Albo zmierzchu. Okej, okay, rozpocznij atak. Tę misję przeprowadzimy w Meksyku. I mamy misje, których najbardziej nie lubię, czyli misja rozbrajania bomby. Rozbij bombę, nim wybuchnie. Przedłużenie odliczania do detonacji dezaktywujące źródło zasilania bomby. Zapobiegnij reaktywacji bomby, zabijając wszystkich przeciwników. Rozpoczęcie misji. To jest ciężka misja, bardzo ciężka. Dobrze, wziąłem tego szturmowca. Czyli polski. Będziesz głównie biegać i rozbrajać bomby. To co, wyglądasz jak saper. Uderzeniowy 1. Rada informuje, że obcy próbują podłożyć niedaleko was bombę plazmową. Czas ucieka. Musimy odnaleźć i dezaktywować tę broń, zanim ją uzbroją. Cudownie. Nasze czujniki wskazują, że to urządzenie jest jakimś mechanizmem uzbrajającym. Obcy przekazują z niego moc bezpośrednio do bomby. Odcięcie tego węzła mocy powinno dać wam więcej czasu na znalezienie i rozbrojenie ładunku. Wyznaczono nowy cel. Okej, okay, ja się bardzo cieszę, bo od razu w takim razie zaczniemy od tego. Tu zmienimy cię od razu na pistolet, Kurosara. Więc tak, zasuwaj. Okej, okay, na szczęście nie ma żadnego przeciwnika. Rozbrojony, świetnie. Zyskaliście trochę czasu, ale i tak musicie się pośpieszyć, albo... Sami wiecie co. No wiemy, bum, będzie bum, bum, bum. Będzie bum, 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 I wanna get in my room. Okej, Boże, Ragnar, nie żartuj, bo to jest straszne. Dobra, teraz przejdziesz tutaj. Okej, okay, nikogo nie widzę w środku, więc możemy chyba śmiało sobie po prostu wbiec. Będzie interesujące. Tak jest. Ale nie tędy! Goddammit, przez drzwi pobiegł. Po prostu... Wiecie, pikawa. Ciekawe, czy nam na dach się jakoś da wejść. Tak czy siak. Zajmij lepszą pozycję. W sumie tutaj też możemy przejść do środka.
skoro nie ma żadnych przeciwników w okolicy. Co tam było? Nie, to nie jest bomba. A tutaj widzę kolejne to urządzenie do rozbrajania. Świetnie. No i co robimy tu? Tu nie ma też już nic ciekawego, więc nie ma żadnych okien. Zatem wejdziemy sobie do tego pomieszczenia. A później będziemy myśleć, gdzie są przeciwnicy. Okej, nice. Ustawmy się w jakieś sensowne miejsce. Nasz snajpa. Najpierw to ja bym sobie ciebie chętnie... No nie wiem, najpierw może tutaj. W ten sposób. Otwórz to. Okej, też widzę cel. Już spierdolił. Po prostu na sufit. Milion lat świetlnych dalej. Pod Krakowem. Okej. Wejdź zatem tutaj. Tam widzę dwóch ufoków. Rozbroimy sobie tą bombę od razu. Dobra robota. To da nam trochę czasu, ale teraz musicie znaleźć tę bombę. Jak mamy teraz to zrobić, żeby osłonić się przed tym dziadostwem? Bo on gdzieś wskoczył tutaj. Wiecie co? Ja tym snajperem w takim razie. Pójdę sobie prawdopodobnie na to miejsce. Okej. I ustawię wartę. W tym miejscu. Też zrobimy wartę. No a tutaj możemy mieć problem, bo otworzyć mi te drzwi i on może tam wybiec. No ale zaryzykuję. Przy okazji granat. Ja strasznie nie lubię tych Tillmanów, udzielców, bo oni są wredni. No właśnie, o to mi chodziło. Jest potwornie nieprzyjemny. 30% tylko. To zrobimy w takim razie inaczej. Strzał w biegu. No i lecimy tutaj. Nawet bym powiedział, że lecimy sobie tutaj. Pięknie. I strzał. Też zbyt blisko nie możemy podejść, żeby go zabić, bo spowoduje to zatrucie naszego żołnierza. Pięknie. Dobra. Teraz. Podejdźmy tędy. Wiadomo. I musimy się troszeczkę podleczyć, więc podejdziemy tutaj. Użyjemy apteczki. Bardzo dobrze dałem mu tą umiejętność. Ok, teraz możemy tak. 30% szans na trafienie. Spróbujmy w sumie najpierw strzelić. Albo nie. To tam i tak nic nie da, tak mi to nic nie da. Spróbujmy w takim razie wystrzelić tą snajperką. 30% szans to zawsze jest jakaś tam szansa. No kuro, wierzę w ciebie. Aż, nie udało się. 40% szans. Spróbujmy. Pięknie! No to było genialne. Pudło. Świetnie.
W sumie to tu możemy się przemieszczać nawet dalej. Mamy dwie tury do detonacji. To jest nie jest zbyt dobra informacja dla nas. Powinniśmy się pośpieszyć albo znaleźć tą bombę. Przejdźmy tędy. Bomba oczywiście będzie gdzieś tu pizdylion lat przed nami. Jezus Maria, jak ja takich tej misji nie lubię. Strasznie są irytujące. No niestety, ale muszę zachrzaniać tak daleko. Na sprincie jeszcze, żeby móc rozbroić ładunek. Dobra, spróbujmy wyjść. Tu powinniśmy go zabić od razu. Nice. 100% szans na trafienie. A co by się śmiał, gdyby było 100% szans na trafienie, pudło. I tutaj... możemy mieć na pistolet. I przy okazji... warta. Plus... tu się da przejść. Da, to robimy tak. Tu robimy sprint. Czy tu się teoretycznie nawet da otworzyć? To było cholernie ryzykowne, co robię teraz. Dowódco, wykrywamy w okolicy wzrost wskazań energii. Bomba lada chwila osiągnie pełną moc. No nie, mów, co ty? Ciekawe, czy przez ten płot da się ją dezaktywować. Dzięki Bogu. Okay. Dobra robota uderzeniowy jeden. Zyskaliśmy parę minut. Też się cieszę. Nawet więcej niż parę minut. Jak mi się uda za pierwszym razem przejść, to będę po prostu w niebo wzięty. Okej, dojdźmy w takim razie. Tu jest następny. Tutaj sobie pójdziemy. Świetnie. Przeładuj broń. Mogę siać. To siej. I tak samo podejdziemy sobie może troszeczkę. Zaraz pytanie, czy ryzykuję i podchodzę tu z tej strony? Mogę próbować. Nice. I jeszcze by wypadało zrobić sprint właśnie tutaj. Teraz kolejny element do układanki. W zasadzie to nie, snajper podejdzie tutaj sobie, załatwi tą bombę, później przejdzie tu. Kuro, liczę na ciebie. No to w takim razie tu robimy zmianę na pistolet i warta. Po prostu ta misja wymaga takiego tempa od nas, tak zabójczego. Dobra, kuro. Więc nie mogę się pomylić też i kliknąć po prostu w złym miejscu, bo to będzie straszne. Znaleźliście bombę. Idźcie tam i rozbrójcie ją. To super. Uderzeniowy jeden. Węzeł zasilający nie ma energii. Powtarzam, węzeł zasilający nie ma energii. Mamy nowy cel. Dobra. Ja się w takim razie... Zrozumiano. Okej, mamy już tą umiejętność. Świetnie. I możemy... w sumie to... wolę nie ryzykować, czy ja mogę... Dobra, na razie skitrajmy po prostu tutaj. A tą osobą, czy... Kuro, przejdziesz tu. Pięknie, mamy kolejną bombę. No i teraz pytanie, czy otwieramy, czy nie? Nie! Jezus Maria, nie to chciałem kliknąć. Okej, okay, mamy ufoka. Jak się fajnie wystawił. No nie wierzę. Dobra, no to co? Strzelanie w biegu. Ale jak perfidnie, wylazł po prostu. Tutaj sobie podejdziemy. 100% szans na trafienie. Pistolet! Fuck! Boże drogi! O Boże. To było po prostu straszne. Zawsze patrzcie, czy przypadkiem nie macie właśnie ustawionego pistoletu. Wow! Dobra, wilczek.
Będę na miejscu. Podejdź tam bliżej. Ciebie sobie przemieścimy tutaj. Już się za to biorę. I od razu zmień na to strzelbę, proszę cię. Polski, nie rób mi tego więcej. Ty tak samo, snajper. Też. Warta i warta. W tym miejscu powinniśmy już na snajturze spokojnie to zakończyć. No ale wyglądało niebezpiecznie. Dowódco, wykrywamy w okolicy wzrost wskazań energii. Bomba lada chwila osiągnie pełną moc. Ło, całe szczęście. Dobra robota. Musicie teraz tylko wyeliminować pozostałych przeciwników. No, to już akurat takie trudne nie powinno zbliża być. Zbliża się do was cała chmara ufoków. Uważajcie. Cele uaktualnione. Cała chmara ufoków? To raczej mi się nie podoba. No dobra, to na razie lecimy na górę. Kurwa mać. No nie wierzę. O! Idealnie. Po prostu majstersztyk to zrobił. To był majstersztyk. Okej. Weźmy sobie po raz kolejny ciebie. I zrobisz dokładnie tą samą akcję. Polski w tym momencie daje czadu. Dobra, teraz. Bierzemy nasz ciężki karabin maszynowy i on też zasuwa na dach. Pięknie. Warta. Tu byśmy się troszeczkę schowali. Przechodzę na pozycję. Za bardzo odsłonięci jesteśmy. Przerzucimy również na pistolet. I warta. Dobra, gdzie ta chmara ufoków? Hello! Okej. Okay. Powinniśmy go tam zabić. No jeszcze, żeby się mnie zatrudnił. Super. No nie wierzę. Dobra, 78%. Bardzo ładnie. A to, że nas zatruł, to po prostu chuja. Chuj może strzelić. Już się za to biorę. To co? Strzelanie w biegu? Zbliżam się do wroga. No ja wiem, że się zbliżasz. On gdzieś tutaj wylądował. Już biegnę. No i na pewno będzie warta, ale nie powinno mnie zabić. Oj tak, polski czuje zew, to ten beret. Zmienię ci ksywkę na kapitan, rozpierdalator. To było po prostu piękne. Sygnatura energetyczna bomby wynosi zero. Jedna z ładniejszych, najładniejsza misja do tej pory, po prostu polski pozamiatał. Ze czterech zabił chyba. Zobaczymy. Ile ty masz tej Polski? Zabitych 6! Okej, 9 dni. Ale mamy awans. Na kaprala. I Wilczek awansował, świetnie. No i co mamy tutaj? Agresja. Zwiększona 10% szans trafienia krytycznego za każdego widocznego przeciwnika maksymalnie 30%. Celowy choreograficzny. Strzelanie do wrogów lub ich przygważdżanie daje teraz wszystkim atakującym ich sojusznikom dodatkową premię plus 10 do celowania. To jest w sumie jest śmieszne dla medyka. Weźmiemy sobie to. Pięknie. I co mamy dla ciebie? Wszystkie przedmioty z limitem użytkowania stanowiące twoje uposażenie zyskują jedno dodatkowe użycie. Śmieszne.
Pozwala oddać strzał, który wypłoży przeciwnika za osłony. Ma dużą szansę na trafienie, ale zadaje mniejsze obrażenia. O, przy nim to po prostu, przy jego broni. To będzie śmieszne. Pięknie. I mamy krzyż służby międzynarodowej. Dodatkowe nagrody. Dla poniższych medali dostępne są dodatkowe nagrody. Wejść do koszor, aby je modyfikować i przydzielać. Metal obrońcy i odznaka walki w mieście. Super. 123 zmniejszenie paniki. No pięknie po prostu wyszło to. Pokój sytuacyjny. Siochy. Medale. Najpierw to. Medal służby międzynarodowej. Przydziel moc. Plus 2 do woli za każdą narodowość w drużynie. Plus 2 do celności za każdą premię kontynentu zdobytą przez EXCOM. To by się bardziej przydało. I który z naszych ma... Patrzmy, zobaczę żołnierzy. Wilczek. Wola 65. Snajper. Kurosa. Wola jest mała. Wola 58. 62. 32. No zdecydowanie ty dostaniesz. W takim razie husarz, dostaniesz medal. Za nic. Przyznaj medal. Husarz. To tam mu bonus do woli. Po prostu ta twoja żuchwa mnie rozwala. Dział techniczny. Czy my możemy coś ciekawego zrobić? Budować instalację na przykład. Moglibyśmy tutaj wykopać sobie coś. Będziemy to robić z kolei, bo możemy. Przekaźnik satelitarny, jeszcze techników nie mamy. Laboratoria. Moglibyśmy stworzyć kolejnego satelitę. Czy to jest dobry pomysł aktualnie? Bo i tak nie mamy możliwości nawet ich wystrzelenia, więc chyba nie. Zobaczmy hangar, zobacz listę statków. Za 3 dni będą gotowe interceptory. I po tej truciźnie będzie się długo. Ok, winda jest dostępna. Wybierz nową budowlę. Buduj instalację, świetnie. Kop kolejne. Tutaj sobie zrobimy laboratoria. Nowe interceptory dostępne. Pokaż miejsce uprowadzeń. Świetnie. Na Hologlobusie śledzimy kilka zgłoszeń porwań. Ustalam współrzędne. Nowy rekrut, szturmowiec, sierżant i 200... co? Nowego żołnierza i to szturmowca zawsze mile powitamy. Chyba, że pieniądze by się też przydały. Tylko, że w Meksyku mamy niskie zagrożenie. I naukowcy. Wiecie co? Żołnierzy to akurat mamy spoko, ale tych czterech naukowców to by się przydało. W takim razie polecimy tutaj. Świetnie. I mam tak, dwóch żołnierzy wsparcia to nie. Więc może byśmy sobie... Znaczy tak, edytuj jednostkę, dostosuj. Wyposażenie znaczy się. Teraz zrobimy tak, pięknie. Wilczek, pójdziesz tym razem na spoczynek. A zamiast Wilczka damy sobie... Myślę, że husarza weźmiemy. I weźmiemy ci jeszcze kamizelkę kuloodporną. Pięknie. To jest nasz zespół, który będziemy walczyć. Ale następna bitwa, moi drodzy, już w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę. Hej, papa.